Ja dzisiaj postaram się głównie mówić o odbiorze społecznym tej awarii i o zmianach, jakie następują zarówno w strefie, jak i w tym właśnie odbiorze społecznym. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć o, przedstawić genezę i przebieg awarii, bo tutaj przy okazji obalić sporo mitów, które narosły wokół tych zagadnień. Chciałem powiedzieć o organizacji i likwidacji skutków awarii i to w taki sposób, nie o mówieniu o jakichś milionach osób, którzy w tym uczestniczyli, ale dosyć dokładnie pokazać, jacy ludzie, jak długo tym się zajmowali. No i wreszcie poruszyć kilka z zagadnień związanych z stanem obecnym strefy 30-kilometrowej po tym ćwierćwieczu. Jak już mówiłem, będę głównie starał się przedstawić zmiany w odbiorze społecznym awarii, zarówno te zmiany zachodzące na Ukrainie, jak i w społeczeństwie polskim. No i oczywiście, jak tutaj zawsze z tym się wiążą fakty i mity i różnego rodzaju nieporozumienia, które narosły wokół tych zagadnień. Geneza awarii zaczyna się od plutonu. Pluton to jest taki bardzo ciężki, około dwukrotnie większej gęstości niż ołów, pierwiastek srebrzysty. Bardzo dziwny, bardzo źle, mimo że to jest to metal, bardzo źle przewodzi zarówno prąd elektryczny, jak i ciepło, a wiąże się to z tym, że on na zewnętrznej powłoce ma tylko dwa elektrony i w związku z tym nie ma czym przewodzić ani prądu elektrycznego, ani ciepła. Jest dlatego spośród metali takim dziwadłem. Posiada 20 izotopów o liczbach masowych od 228 do 247. Jeszcze dodatkowo takie kilka dziwnych stanów, ale to już nie będziemy się w to wgłębiać. I proszę Państwa, wbrew temu, co wielokrotnie możecie słyszeć od różnego rodzaju, w cudzysłowie, specjalistów, plutonu się nie wzbogaca. Dokładnie mówiąc, można wzbogacać aptekarskie ilości. Natomiast cały problem Czarnobyla wiąże się z tym, że należało wyprodukować ogromne ilości plutonu dla potrzeb wojska. I wyprodukować, to znaczy ustawić cały proces reaktora w taki sposób, aby powstawał konkretny izotop plutonu. Proszę Państwa, większość izotopów plutonu jest zupełnie bezużyteczna. Je się wykorzystuje dlatego, że są i dlatego bardzo często w medycynie używa się izotopów plutonu. Tutaj, jeśli już jesteśmy przy medycynie, kilka lat temu, no już ładnych kilka lat temu, oczywiście w środku lata, zawsze jest sezon ogórkowy, Przekrój doniósł o tym, jak to jego dwaj żurnaliści w Iraku próbowano im sprzedać za 2 miliony złotych pluton na bombę jądrową. To był izotop wykorzystywany w medycynie, który każdy z Państwa może zamówić sobie wręcz telefonicznie za jakieś góra poniżej 100 tysięcy dolarów z dostawą niemalże do domu, bo to jest praktycznie dostępny dla celów medycznych izotop. Także proszę nie wiązać z plutonem od razu jakichś takich szatańskich skojarzeń. Proszę Państwa, półokresy rozpadu są niesłychanie różne od jednej sekundy do milionów lat. Praktyczne zastosowanie mają trzy izotopy plutonu. Pluton-238. Który tak w czasie przemian jądrowych tak bardzo się grzeje, że rozgrzewa się do kilkuset stopni i jest w stanie dostarczać duże ilości ciepła.
jest wykorzystywany do generatorów stacji kosmicznych, więc jeżeli gdzieś słyszycie, że na orbicie używa się reaktorów, to jest nieprawda, to jest zwykła grzałka rozgrzana do czerwoności pastylka plutonu, która dostarcza ciepło, które jest zamieniane później w energię elektryczną. Pluton 239 jest wykorzystywany w głowicach jądrowych i wreszcie pluton 240 jest paliwem jądrowym. Właściwie wszystkie izotopy plutonu nadają się na paliwo jądrowe i w tej chwili w ramach takiego takiego grantu miecze na lemiesze, pluton z radzieckich bomb jądrowych był zamieniany na paliwo dla Stanów Zjednoczonych. W zamian za to tam Rosja w tej chwili otrzymywała określone pożyczki. I tego, proszę Państwa, tego plutonu z głowic jądrowych naprawdę jest bardzo dużo i ten pluton zaczyna już wręcz wpływać na cenę uranu jako paliwa dla reaktorów jądrowych. W tej chwili 1/3 energii wytwarzanych w reaktorach jądrowych jest wytwarzana na skutek rozszczepienia plutonu. Proszę Państwa, zawartość innych izotopów w tym plutonie wojskowym przede wszystkim niesłychanie limituje pluton 240 i dlatego jeśli tego plutonu, tego izotopu jest mniej niż 3%, to o takim plutonie mówi się, że to jest super wysoka czystość do zastosowań militarnych. Ale dopóki nie jest tego mniej niż więcej niż 7%, to taka mieszanina izotopów nadaje się na głowice jądrowe. Natomiast przy większej zawartości, jak już mówiłem, plutonu nie da się rozseparowywać na poszczególne izotopy, wyłącznie taką mieszaninę można wykorzystywać jako paliwo do reaktorów energetycznych. I proszę Państwa, właśnie dlatego należało specjalnie ustawić pewne cykle reaktorów, tak aby produkowały pluton, który będzie się nadawał na głowice jądrowe. I proszę Państwa, proces tworzenia tego plutonu polega na tym, że uran 238 naświetla się strumieniem neutronów w reaktorze, przez góra 2-3 miesiące. Oczywiście najlepiej jest częściej to paliwo przetwarzać, ale proszę pamiętać o tym, że takie paliwo, takie kapsuły należy otworzyć, one są wysokopromieniotwórcze, należy rozseparować te izotopy, to znaczy akurat te pierwiastki. W związku z tym takim optimum jest 2-3 miesiące, ale nie dłużej. I musi być to albo uran naturalny, albo lekko wzbogacony. I proszę Państwa, właśnie dlatego w Związku Radzieckim zbudowano reaktor RBMK. Akurat w przypadku Czarnobyla był to reaktor o mocy 1000 MW. Proszę Państwa, te reaktory są gigantyczne. Zwykły reaktor jądrowy, jego rdzeń ma średnicę 3 metrów i wysokość 1,5-2 metrów. Natomiast tutaj mamy do czynienia z reaktorem o średnicy kilkunastu metrów i również takiej wysokości. To jest, proszę Państwa, tak jakbyśmy 80 mas krytycznych mieli i tylko sterując prętami bezpieczeństwa i sterującymi panujemy nad tym reaktorem. Oczywiście przy tak gigantycznym reaktorze nie mamy jakiejkolwiek szansy zbudowania obudowy bezpieczeństwa nad tym reaktorem. I proszę Państwa, ten reaktor to jest po prostu jedna gigantyczna skrzynia żelbetowa.
Na pokazie, który był na dole, Państwo w pewnym momencie widzieli, bo ja tam przedstawiałem zdjęcia z budowy piątego i szóstego bloku w Czarnobylu. To jest po prostu no, taka zwykła budowa, gigantyczne studnie o wysokości 30 metrów. Te zewnętrzne są wypełnione piaskiem, który spełnia rolę bariery biologicznej. Natomiast sam reaktor tworzą rury, które w zasadzie powinny być szczelne. Ale przy takiej ilości rur trudno jest zapanować nad szczelnością wszystkich spawów. W związku z tym w tej konstrukcji te rury były otoczone następnymi rurami, no ale oczywiście te następne rury też nie były doskonałe, więc proszę Państwa, to była naprawdę konstrukcja, która w jakimkolwiek innym państwie poza Związkiem Radzieckim w ogóle nie byłaby nigdy brana pod uwagę. Natomiast w Związku Radzieckim starano się w reaktorze, który udawał reaktor energetyczny, produkować pluton wojskowy. Nazwa RBMK pochodzi od reaktor kanałowy dużej mocy i tak jak już powiedziałem, od samego zarania konstrukcji tego reaktora wszystkie jego rozwiązania są dostosowane do tego, że głównym zadaniem jest produkcja plutonu dla wojska. W związku z tym wszelkiego rodzaju dziwactwa wynikające, zastosowane w tym reaktorze, wynikają właśnie z tego postawionego celu. To, że on jest tak gigantyczny, to jest wynikiem tego, że ma bardzo słabo wzbogacony uran. Skoro jest tak duży, nie można nad nim zbudować szczelnej obudowy bezpieczeństwa. I tak dalej, i tak dalej. Także ten aspekt wojskowy bez jakiejkolwiek dyskusji był tutaj niesłychanie istotny. I proszę Państwa, we wszelkiego rodzaju reaktorach zawsze bierze się pod uwagę sytuację, że reaktor nagle zostaje wyłączony, ale ponieważ tak zwane ciepło powyłączeniowe jeszcze powoduje grzanie się przez pewien okres czasu paliwa, dlatego wymagana jest moc około 1-2% mocy danego reaktora do napędzania do napędzania pomp, które chłodzą paliwo. Zanim zadziałają generatory diesla, wymagane jest, aby coraz wolniej obracająca się turbina dostarczała jeszcze przez pewien czas prądu do zasilania tych właśnie turbin. Proszę Państwa, takie testy właściwie, czy ta turbina jest w stanie to zrobić, powinny być wykonywane w fabryce turbin, a nie na żywej elektrowni jądrowej. Natomiast no, w Związku Radzieckim robiono najdziwniejsze rzeczy. W pewnym momencie nawet zaczęto w rakiecie kosmicznej, która miała wystartować, już po załadowaniu paliwa coś tam zaczęto przyspawać i awaria, jaka nastąpiła, skończyła się śmiercią kilkudziesięciu osób i to był niesłychanie znaczący w rozwoju radzieckiej kosmonautyki wypadek. Coś takiego również w Czarnobylu robiono, mianowicie to testowanie tego właśnie systemu działającego po nagłym wyłączeniu reaktora zaplanowano w piątek 25 kwietnia na godziny właśnie tuż po północy. Natomiast ze względu na ogromne zapotrzebowanie w tym momencie na energię elektryczną w Związku Radzieckim odłożono to na kolejne zmiany. I to już jest pierwsza nieformalna przyczyna awarii, to znaczy nieformalność, która bardzo istotnie wpłynęła na rozwinięcie się tej awarii,
proszę pamiętać o tym, że miała to przeprowadzić zmiana, która była zawiadomiona o tym i przeszkolona do takiego eksperymentu. Natomiast odkładanie tego powodowało, że wchodziły następne zmiany, które nie do końca wiedziały, o co w tym eksperymencie chodzi. I proszę Państwa, wreszcie, kiedy po dobie 26 już w sobotę przeprowadzono ten eksperyment, po pierwsze obniżono moc reaktora, a w tego typu reaktorach przy małej mocy zachodzi bardzo niekorzystne zjawisko, mianowicie para zaczyna tworzyć puste przestrzenie nazywane kieszeniami. I w zachodnich reaktorach typu BWR, reaktorach z wodą wrzącą, powstawanie pary powoduje, że nie ma moderatora, bo para jest gorszym moderatorem niż woda i w związku z tym moc reaktora automatycznie spada. Jest samoregulujący się mechanizm. Natomiast tutaj moderatorem był grafit, bo on był potrzebny do produkcji plutonu wojskowego. Natomiast powstanie pary powodowało, że woda przestawała pochłaniać pewną część neutronów. I tutaj następował efekt kuli śniegowej. Im ona bardziej rozpędza się, tym jest większa, tym bardziej się rozpędza. I proszę Państwa, ratując sytuację, zrzucono pręty kontrolne, pręty sterujące. Ale proszę Państwa, w tym reaktorze była taka specyfika, że na końcach tych prętów były takie elementy grafitowe, które powodowały, że naprzód na krótki moment moc reaktora wzrastała, a dopiero później malała. To było zupełnie niezgodne z intuicją. Jeżeli kierowca wciska hamulec, to jest przekonany, że to spowoduje zahamowanie samochodu, a tutaj była reakcja taka, że naprzód przyspiesza, a dopiero później hamuje. Proszę Państwa, te dwa czynniki spowodowały, że w prętach paliwowych została wydzielona ogromna ilość ciepła. Natomiast reaktor został wyłączony. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, ponieważ ci ludzie sądzili, że później, kiedy zaczęli interpretować, co się dzieje, to zawsze stwierdzali, no przecież reaktor został wyłączony, no nic nie mogło się dalej wstać. Natomiast, proszę Państwa, to ciepło, które zostało wydzielone w paliwie, po 20 sekundach spowodowało pęknięcie co najmniej jednego pręta paliwowego. Skąd o tym wiemy? Ponieważ w rdzeniu reaktora była taka instalacja, która mierzyła poziom promieniowania. I w 20 sekund po wyłączeniu reaktora nastąpił wzrost poziomu promieniowania w reaktorze. Ale czujnik tego systemu znajdował się w pokoju odległym o 200 metrów od sterowni tego reaktora. W związku z tym nikt o tym fakcie nie wiedział. Jednocześnie woda, a właściwie para wodna, w zetknięciu z rozgrzanym cyrkonem koszulek paliwowych. Cyrkon to jest taki materiał jądrowy używany w reaktorach, ponieważ ma bardzo dobre własności jądrowe. Natomiast ma też taką specyfikę, że przy dość wysokich temperaturach bardzo gwałtownie na powierzchni cyrkonu dochodzi do rozkładania wody na tlen i wodór. I to zjawisko właśnie zaczęło występować w reaktorze. Proszę Państwa, po następnych 40 sekundach, czyli praktycznie po minucie od wyłączenia reaktora, nastąpił drugi chemiczny wybuch mieszaniny wodoru z powietrzem. Ale to był, proszę Państwa, taki głuchy, przeciągły wybuch. Mój znajomy, człowiek, z którym się bardzo blisko przyjaźnię, Sergiej Akulinin, był operatorem turbiny na drugim bloku i pracował 200 metrów od... Tam jest jedna długa hala turbin
I on pracował 200 metrów od reaktora numer 4. I akurat no, było tuż po rozpoczęciu nocnej zmiany, synchronizowali turbinę z siecią państwową. I proszę Państwa, pili herbatę i gdzieś no, w elektrowni jądrowej nie ma okien. I gdzieś no, usłyszeli taki przeciągły grzmot, więc pierwsze stwierdzenie było, w telewizji nie mówili, że miała być burza. I dalej pili herbatę. Proszę Państwa, to było no, coś, co w zakładzie przemysłowym no, w ogóle no, gdzieś się słyszy, ale to było coś niezwracającego uwagi. I proszę Państwa, nastąpiła rozprzestrzenianie się pożarów, ale na razie niewielkich. Te pożary zinterpretowano w ten sposób, że no coś się stało w instalacji elektrycznej, ponieważ zaczęły działać takie czujki, które w przypadku pożaru automatycznie sygnalizują go. Zawiadomiono straż, która była kilkaset metrów dalej, i drugą straż później, która znajdowała się w miasteczku Prypeć 3 kilometry dalej. I te dwie straże opanowały mnie około 30 ognisk pożaru wewnątrz hali turbin. Natomiast wezwano jednocześnie straże z Kijowa. Proszę Państwa, ten taki jak gdyby szczyt pożaru nastąpił gdzieś w okolicach godziny 4 nad ranem, czyli 2,5 godziny od awarii. To zdjęcie zostało zrobione właśnie w tym momencie. Zrobił je człowiek, pracownik elektrowni, za chwilę zobaczycie z którego miejsca. Na tym zdjęciu widać 8 wozów strażackich, drabiny, które przez okna do hali turbin wprowadzają węże strażackie. Widać krawędź dachu turbin, hali turbin, schody przeciwpożarowe i bardzo charakterystyczny transformator. To był, proszę Państwa, szczyt pożaru w pierwszych godzinach tej awarii. Zdjęcie zostało zrobione z takiej stacji pompującej wodę z kanału chłodniczego. I żebyście tutaj Państwo nie sądzili, że te takie pierwsze doniesienia o tam strażakach, którzy gołymi rękoma wynosili bloki grafitu. W internecie są wspomnienia strażaka z Kijowa, który został wezwany i znajdował się tutaj przed blokiem reaktora. Po kilku godzinach czekania wreszcie zaczęli się dopytywać, po co ich wezwali. No to powiedzieli, to jedźcie do Kijowa, jak będziecie potrzebni, to znowu do Was zadzwonimy. Proszę Państwa, o godzinie 6 rano w zasadzie wszystkie te pożary zostały ugaszone, a tutaj oczywiście specyfika Związku Radzieckiego. Dach tej hali turbin, która ma kilometr długości, był wykonany z materiałów palnych. W normalnym zakładzie jakimkolwiek przemysłowym w Polsce człowiek, który by do tego dopuścił, to by resztę życia w więzieniu spędził. A jeszcze dodatkowo w elektrowni, jeszcze dodatkowo w elektrowni jądrowej. To jest, proszę Państwa, to ręce opadają, jeżeli tutaj mówimy o kulturze technicznej tego typu obiektów. Proszę Państwa, historia tutaj właściwie z dokładnością do godziny. Ponieważ wezwano straż z Kijowa, wiadomość o tym pożarze dotarła mniej więcej o godzinie 4 rano do Moskwy. Tam powołano bardzo wiele komisji, tak na wszelki wypadek, no bo zawsze trzeba się jakoś wyłgać, że zostały spełnione wszystkie przepisy. Natomiast jedna z tych komisji rządowa została powołana pod przewodnictwem Legasowa, zastępcy dyrektora Instytutu Kurczatowa, i ta komisja jest najbardziej znana. Ten człowiek przyleciał do Czarnobyla
I mniej więcej o godzinie 15, czyli proszę Państwa 13 i pół godziny po awarii, zaczęto właściwie rozglądać się, co tutaj się stało. Legasow mniej więcej o godzinie 19 stwierdził, że ci, którzy uczestniczyli w akcji gaszenia, mają objawy choroby popromiennej i zdał sobie sprawę, że musiało nastąpić rozszczelnienie konstrukcji reaktora. W związku z tym zarządził na następny dzień taką akcję ewakuacji mieszkańców Prypeci. Prypeć to jest osiedle pracowników elektrowni odległe o jakieś 3,5-4 km od elektrowni. W związku z tym już w tej nocy odpowiednie służby, czyli milicja i służba bezpieczeństwa KGB, zamówiły według takiego typowego rozkładu ćwiczeń obrony przeciwlotniczej, zamówiła autobusy z Kijowa. I proszę Państwa, te autobusy przyjechały o godzinie 12, ogłoszono komunikat o ewakuacji. Do godziny 17 ewakuowano kobiety, dzieci, starców i osoby, które nie były związane z pracą w elektrowni, z pracą w jakichś tam szpitalach i taką obsługą techniczną miasta. Po zakończeniu tej ewakuacji, proszę Państwa, Legasow stwierdził, że awaria osiąga wymiar katastrofy. Zadzwonił mniej więcej o godzinie 19 do Gorbaczowa i powiedział, że mamy do czynienia z taką awarią, której do tej pory nikt na świecie nie przerabiał. I o godzinie 19 w tym momencie zawiadomił Gorbaczowa, że należy zmobilizować wszelkie dostępne środki, dostępne w skali całego kraju. Gorbaczow zatelefonował do wojska, tam ustalono, że akurat w niewielkiej odległości jakaś grupa armii odbywała ćwiczenia i ona została od razu włączona do tej akcji. Natomiast proszę Państwa, to, że w tym momencie jeszcze dach elektrowni nie był przepalony, to ten właśnie mój przyjaciel, Sergiej Akulinin, po odespaniu poprzedniej zmiany odwiózł żonę samochodem do rodziny, po czym ten samochód zaparkował pod elektrownią, no bo pali się tam z drugiej strony budynku, no ale przecież to nie jest powód, żeby nie można było zaparkować samochodu. I dopiero w nocy, po północy, dach przepalił się i on już tego samochodu nie był w stanie odzyskać. Proszę Państwa, w Polsce w tym momencie zaczęły docierać pierwsze sygnały o wzroście promieniowania. Zaczęto na zachodzie przebąkiwać o tej awarii. O godzinie 20 moskiewskie radio tam lekko wspomniało, że coś się wydarzyło. W nocy została w Warszawie powołana taka komisja, która między innymi zarządziła wydawanie płynu Lugola. Dzisiaj się stwierdza, że w zasadzie nie było to potrzebne, ale proszę Państwa, wtedy nie było naprawdę wiadomo, jak się sytuacja rozwinie i ta decyzja o podaniu płynu Lugola dzisiaj jest oceniana jako jedna z najlepszych decyzji podjętych w trakcie tej awarii. Polska jest tutaj stawiana jako przykład. Jednocześnie wieczorem wspomniano w telewizji, ale dopiero w 6 wiadomości dziennika, że w jednej z elektrowni nastąpił wypadek, zginęło dwóch ludzi. I proszę Państwa, kolejne dni to jest gaszenie tego pożaru.
Z użyciem przede wszystkim śmigłowców wojskowych, ale proszę Państwa, pierwsze dni to były, efektywność tych zrzutów była naprawdę niewielka. One dopiero pod koniec tego pożaru zaczęły przybierać jakąś taką w miarę sensowną skalę. Natomiast proszę Państwa, te wszystkie materiały, które zrzucano, jak się później okazało, były zrzucane nieco za blisko komina. Dlaczego tak się działo? Ponieważ strażacy, ci, którzy zrzucali z samolotów te materiały, stwierdzali, że widzieli rozgrzane jakieś grafit na czerwono. Nie mogli widzieć grafitu w reaktorze, bo wbrew temu, co się twierdzi, płyta wcale nie wyleciała w powietrze, tylko się później przechyliła, kiedy konstrukcja reaktora została wypalona. Oni widzieli pożar grafitu w basenie paliwa, który znajduje się kilkadziesiąt metrów bliżej komina. I proszę Państwa, większość tego materiału została właśnie do tego zbiornika paliwa zrzucona, ale oczywiście no, nie można powiedzieć, że te zrzuty nie były bezsensowne. Ale proszę Państwa, to jednocześnie wyraźnie widać, że nie były one w odpowiednie miejsce wrzucane. I proszę Państwa, po 10 dniach, 6 maja, pożar nagle wygasł. W zasadzie twierdzi się, dlatego wygasł, że ten grafit przykryty żwirem, gliną, piaskiem i tak dalej, po prostu nie miał już dostępu powietrza i w tym momencie samoistnie wygasł. Właściwie tutaj wręcz może niektórzy twierdzą, że te wszystkie działania człowieka i tak niewiele tutaj do tego wygaszenia tego pożaru się przyczyniły. Proszę Państwa, jeszcze przez miesiąc zrzucano dwa razy więcej materiału niż w czasie samej awarii. Rozpylano również różnego rodzaju substancje, które powodowały, że gleba, która tam jest bardzo piaszczysta, tworzyła takie, no jak gdyby, grudki. W związku z tym mniej wiatr roznosił te wszystkie substancje. Jak Państwo widzicie, zrzucano również apatyt, czyli zwykły nawóz, który powodował, że rośliny szybciej rosły i w ten sposób jak gdyby korzeniami zabezpieczały te rozsypane tam substancje promieniotwórcze. Proszę Państwa, jak z tego widać, nie było tej żadnej gigantycznej eksplozji, o której wielokrotnie się mówi, ponieważ przepalenie dachu nastąpiło prawie dokładnie 2 dni po rozpoczęciu awarii, to osoby, które widziały, jak nagle przepala się dach, potraktowały to jako wybuch i oczywiście żadna z nich nie mówiła o tym, że to się działo dwie doby później.